Alfa. Tak. Gamma. Delta, beta. Stać. Zorganizować zasadzkę w kwadracie 66-48B. Jasne? Zadanie złapania gościa, który nosi żółtą opaskę na czole. Jasne? Inni mnie nie interesują. Jest godzina 11:15, wykonanie akcji 12:30. Odległość do nakazanego kwadratu 12 km. Go! Technika, czy to będzie technika rozmiękczania? Nie! Widzicie? Nie! I każda inna technika musi być to szybko. Rozumiecie? Szybko. Jeżeli podcinam, dość. Gotowi jesteśmy do działania. Nie bój się! Dawaj! Szybciej, szybciej! Szybciej, bo jeszcze pójdziesz 5 razy, co najmniej 5. Nie, 6 razy. Szybciej. Centrum Szkolenia Specjalnego powołało życie i potrzeba czasu. Wzrost przestępczości z jednej strony, powstanie wielu firm zajmujących się zabezpieczeniem i ochrony z drugiej skłoniło nas do utworzenia takiego specjalistycznego ośrodka szkolenia. Nie o profilu wojskowym, nie o profilu policyjnym, a dla wszystkich tych, którzy chcieliby
sobie pomóc samemu, to raz. I dla tych, którzy chcieliby, już podejmując pracę w tego typu służbach ochrony i zabezpieczenia, przejść z amatorstwa do prawdziwego profesjonalizmu. Kto do nas trafia? Do centrum trafiają przede wszystkim ci, którzy nie byli karani, to raz. Ci, którzy zdecydowali się 10 dni wyciąć ze swojego życiorysu, 10 dni zdać się na... Tak, na zarzynanie na stojąco. 10 dni, które będą pamiętali do końca swoich dni. W bólu, w strachu i w pocie. Co? Naprzód! Szybciej! Co? Naprzód! Co? Naprzód! Co? Tylko niżej! Co? Go! Tyłkę niżej! Nasze szkolenie oparte jest na wzorcach brytyjskich służb specjalnych, głównie SAS-u i SBS-u. Jest to kompleksowy program, który obejmuje od strzelania sytuacyjnego po wspinaczkę miejską, po walkę w kontakcie bezpośrednim i czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem zarówno VIP-ów, jak i konwojów wszelkiego rodzaju. Jest to szkolenie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu jest człowiek, który do nas przyjechał, w którym miejscu, jeżeli chodzi o swoje słabości, o swoje wady, o swoje ułomności. Nie mówię tutaj o fizycznych ułomnościach, bo tacy nie trafiają, trafiają tylko ludzie generalnie o wspaniałej wydolności fizycznej. Mówię tutaj o cechach psychicznych, o cechach wolicjonalnych, które powodują, że ludzie, za których nie dałoby się złamanego grosza, w działaniu okazują się prawdziwymi wręcz lwami. A tak, wejście od spodu i na plecy. Proszę spojrzeć. On sam się nam kładzie. To jest bardzo ważne. I panowie, wolniutko pomujemy tu. Ten program został u nas opracowany wspólnie z kolegami z 56. Kompanii Specjalnych, która należy dzisiaj na pewno do najbardziej elitarnych jednostek wojskowych. Obaj z kapitanem dążymy do jednego, do absolutnego perfekcjonizmu. Uważam, że obaj jesteśmy zawodowcami i w pewnym sensie uzupełniamy się wzajemnie. Dlaczego akurat centrum, a nie inna, powiedzmy, jakaś szkoła przetrwania czy jakaś innej sztuki? Na pewno dlatego, że centrum na dzień dzisiejszy posiada sprzęt, jakiego niestety w wojsku nie mam i nie mogę na bazie tego sprzętu szkolić ludzi. To jest raz. Druga sprawa, że wzorce, które zostały przyjęte jako system szkolenia w centrum, są wzorcami sprawdzonymi, bo nie są to wzorce z jakiejś śmiesznej armii, ale są to wzorce najwyższego, powiedzmy, formatu światowego. I między innymi, gdybyśmy te wzorce przyjęli do jednostek specjalnych w tym kraju, uważam, że byłoby to naprawdę mocną rzeczą i rzeczą właściwą. Zobaczcie, jest zagrożenie, proszę się zbliżać, zobaczcie. I ja czyszczę. Rozumiecie teraz? Widzicie, jak powinno wyglądać rozprowadzenie akcji, czy nie?
Panowie, to jest wzorcowe, dlatego to samo odgrywamy na tył. I z pistoletu nie zrobi się pokrycia zamiatającego przed pole. Tylko shotgun potrafi w terenie zamkniętym, bez rykoszetu, oczyścić pole. I dlatego z shotgunu, panowie, nie strzelamy z pozycji wysokiej, tylko zobaczcie, jest to jeden moment. Prawda? I o tym należy pamiętać, że nigdy pierwszy strzelający nie może być wyposażony w broń krótką. Dlaczego? Ponieważ ten facet, który tu idzie, choć, zobaczcie, broń trzymam w tej pozycji, jeżeli idę. Zbliżaj się, proszę, zobaczcie. On jest do zamiatania. Na kursie, akurat na tym kursie, są żołnierze, którzy za kilka dni odchodzą do cywila. Są to żołnierze z mojej jednostki. I wszyscy przyjechali w ramach swojego urlopu, co jest rzeczą bardzo dziwną, że w ramach urlopu, którego faktycznie w wojsku nie jest dużo, że tak powiem, orzą tutaj ziemię. I tutaj trzeba ich zapytać dlaczego. Właśnie dlatego, że chcą się dowartościować, chcą zobaczyć coś mocnego i chcą po prostu, tak jak powiedziałem, i co jest chyba całym wywarem tego wszystkiego, żeby po prostu po tych 10 dniach naprawdę morderczej walki stanąć przed lustrem, spojrzeć na samego siebie, po prostu powiedzieć, gdzie jestem i kim jestem. I to jest najważniejsze. Stoi! 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 Dość! Stoi! Stoi! Naprzód! Jestem żołnierzem 56. Kompanii Specjalnej. Służę, jak wiadomo, ta jednostka znajduje się w Szczecinie. Jest to jednostka specjalnego przeznaczenia, której wiele można się nauczyć, wiele zrozumieć. Zgłosiłem się na ochotnika, ponieważ uważałem, że ta jednostka wykształtuje u mnie jakiś charakter, może to śpiesznie brzmi, jakiegoś twardego faceta, który w danych sytuacjach życiowych może już po wyjściu da sobie radę i może komuś jeszcze przy okazji pomoże przy tym. Dlaczego ja tu się znalazłem, dlaczego tu jestem w tym, a nie w innym miejscu, na przykład nad morzem? Bo mam urlop, 10 dni urlopu mojego własnego żołnierskiego, który tak zawsze się ceni w wojsku, każdy ciągnie do domu. W jednostce wojskowej po prostu jesteśmy w danych plutonach, ludzie poznajemy się przez półtora roku, a tutaj przyjechałem i poznałem, widziałem tych ludzi po raz pierwszy. Wysiłek własny razem mobilizuje, zbliża ludzi. Każdy sobie jeden drugiemu pomaga, ażeby po prostu wszystko wypadło lepiej. I to jest właśnie to, myślę, że o to, co w życiu chodzi. O przeskoczenie jakiejś bariery, danie sensu życia, że jest się lepszym, że jest się sprawniejszym i że jest po prostu lepiej. Z dnia na dzień coraz lepiej. Czy to, co zrobiłem i to, co robię, bo powiedzmy, że jestem 10 lat w jednostce specjalnej, czy to się przydaje? Tak, bezsprzecznie tak. Wszelkie cechy motoryczne, które rozwinąłem u swoich ludzi, przydają się tutaj niesamowicie. Ta twardość, ta chęć walki i po prostu ta adrenalina. I na bazie tego faktycznie można operować. Na kursie są też ludzie, którzy byli w wojsku. Byli, powiedzmy, kilka lat temu, czy są na dzień dzisiejszy. Po co oni przyjechali? Przyjechali przede wszystkim po to, bo bardzo często pojęcie wojska i to zderzenie, ten kontrast z rzeczywistością po prostu ich przewracają. Nie dlatego, że jest im ciężko w wojsku, tylko dlatego, że wojsko nie daje im możliwości wyżycia się. Zbyt mało ich uczy. I także po to tutaj przyjechali. Bo chcieli po prostu być kimś. I nie zawsze to, co robią w wojsku, spełnia ich oczekiwania. Dlaczego przyjechałem tutaj sam? Nie dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest chyba to, że przyjechałem tutaj przede wszystkim tak, dla techniki, która tutaj jest, pewnych systemów, a także dlatego, że mogę robić tu rzeczy takie, których nie mogę robić w jednostce. Za wiele rzeczy, które prowadzę tutaj, miałbym niesamowite problemy u siebie w pracy. Dlatego, że jest to po prostu prowadzenie takiego treningu psychomentalnego, bardzo często w warunkach wojskowych, gdzie
te struktury są bardzo skostniałe, groziłoby mi, powiedzmy, pewnymi konsekwencjami, nawet prawnymi. Nie mogę sobie pozwolić na pewne metody szkoleniowe właśnie wojsk. Poderwij się. Popatrz, chodź. Jeżeli nie mam jak założyć ręki, popatrz. Nie mam jak założyć ręki, popatrzcie, co robię. Jestem gotów. Jesteś gotów. Cię. Szybciej, panowie, szybciej. Przyjechaliście, po co tu przyjechaliście? Żeby przeżyć coś innego. Zgadza się? Tak. Zgadza się? Tak. Granat, raz, dwa, trzy. Tak. Kolego, jeżeli tu jest granat, to ty nie masz już nic. Nic już nie masz. Nogi razem, panowie. Powiedziałem. W tym kraju robi się, panowie, gorąco. I z tym może się każdy z was spotkać. Łapy na głowie, łokcie. Powstań. Jaki jest czas zwłoki? 3 sekundy. No to uciekaj. 3 sekundy to jest 121, 122, 123. Więc jeżeli, posłuchajcie, prosta sprawa. Tu wybucha granat dla mnie. Pada komenda. Granat! Jasne? To jest to. Ktoś może powiedzieć, że są tu, powiedzmy, jakieś takie strony sadystyczne. Jest to nieprawda, bo jeżeli ktoś biegnie 30 km i pragnienie ma niesamowite, jeżeli ja w tym momencie wyjdę i pokażę mu, że butelka zimnego Pepsi mi nie smakuje, ją wyleje, to byłoby to traktowane, powiedzmy, w wojsku jak jakiś odruch sadyzmu. Tutaj nie. Jest to kształtowanie charakteru, odporności psychicznej. Właśnie odporności psychicznej, bo powiedzmy w armiach, nowoczesnych armiach zachodnich, trening psychiczny jest stawiany równocześnie, znaczy na równym poziomie z treningiem fizycznym. I to się wzajemnie uzupełnia. Jedynym celem, jaki przyświeca nam tutaj wszystkim, jest szkolenie. I Arek, cóż, pewnej rzeczy nie powiedział. Jego obecność nie wiąże się tylko ze szkoleniem. Arek, powiem wprost, pracuje tutaj w sensie wychowawczym i szkoleniowym nad ludźmi, którzy mają po 16, po 17, po 18 lat, którzy są przed wojskiem po to, żeby już przychodząc do wojska byli dużo bogatsi w doświadczenie, którego wojsku ze względu na brak sprzętu, nie mówimy tutaj o dużym sprzęcie, o samolotach, o armatach, ale chociażby o broni krótkiej, o oprzyrządowaniu tej broni, żeby przyszli już bogatsi o doświadczenie, bogatsi o wykreowane pewne cechy wolicjonalne, byli lepszymi żołnierzami i żeby jako dowódca miał kadrę już przeszkoloną i przygotowaną. I to jest również jednym z podstawowych celów centrum. Przygotowanie ludzi do służby w takich oddziałach i do takich wymogów, jakie stawia im Arek. Nie są to wymogi, mogę powiedzieć, jako że mało jest jednostek specjalnych na świecie, których nie widziałem. Również w boju na Saharze Hiszpańskiej miałem możliwość oglądać oddziały specjalne. Więc standard, do którego Arek dąży, jest standardem najwyższym. I jego praca tutaj, ja powiedziałbym inaczej, służy temu, żeby do wojska, do tychże jednostek trafiali inni ludzie, bogaci o przełamanie samych siebie, jeżeli chodzi o ból, o strach, a przede wszystkim o rozbudowanie wewnątrz poczucia karności, dyscypliny, nie na zasadzie
wymogu regulaminowego, a potrzeby własnej. I wydaje mi się, że te cechy wolicjonalne staramy się z Arkiem wykreować ponad wszystko na tym szkoleniu. Zakres wiekowy jest od 16, najstarszy uczestnik ma na dzień dzisiejszy 54 lata. Przy czym młodzież 16-letnia przyjeżdża za zgodą rodziców. Wszyscy są ubezpieczeni, nie mieliśmy tu już żadnych poważnych urazów. I zdarzają się, tak jak w tej ostatniej grupie, jest akurat chłopiec, no, ma 16 lat, waży powiedzmy te 30 czy 40 kilo, jest to dosłownie taki powiedzmy kajtek. I jestem faktycznie zszokowany właśnie wolą walki u takich no, szczypiorków, jak my to nazywamy, ludzi, powiedzmy młodzieży, która no, faktycznie, jeśli chodzi o cechy motoryczne, niewiele samą prezentuje. Ale właśnie ta dusza walki, to samo zaparcie, ten taki optymizm życiowy do wszystkiego. Jest to naprawdę niesamowite. I właśnie patrząc na tego chłopca, marzy mi się, żeby tacy ludzie z takim charakterem trafiali właśnie do jednostek specjalnych. Najważniejszą rzeczą tutaj jest, że zaczynamy od siebie samych, że Arek, prowadząc szkolenie, chociażby rozruch poranny, sam najpierw robi 150 pompek, a potem każe robić innym. Jeżeli jest strzelanie, sam najpierw strzela, czy sami najpierw robimy, a potem w oparciu o to, co pokażemy, każemy robić innym. Krótko mówiąc, nie ma regulaminów, jest nasz autorytet i jak można było się przekonać tutaj, on jest w każdej chwili wystawiany na próbę. Nie ma tak, że mają oni zahamowania, ci ludzie, że ich blokujemy. Jeżeli był przypadek, instruktor został skasowany, wymieniliśmy instruktora, a dyplom z wyróżnieniem otrzymał słuchacz. Krótko mówiąc, kreujemy wzór osobowy w oparciu o to, co sami potrafimy, a nie co sami słyszeliśmy, czy widzieliśmy być może w telewizji. Opieramy się na dwóch zasadach. Pierwsza zasada jest prosta i nawiązuje do zasady Legii Cudzoziemskiej. W Legii mówi się tak, kto nie maszeruje, ten ginie. U nas, kto się nie szkoli, ten wyjeżdża. Dlatego wyjeżdża około 20% ludzi, którzy przyjechali przeżyć harcerską przygodę, pobawić się w podchody. To jest nieporozumienie. Druga zasada. Dla nas nie liczy się w szkoleniu czas pierwszego, drugiego. Nie liczą się gwiazdorzy i idole. Dla nas najważniejszy jest czas ostatniego, ponieważ ostatni w grupie operacyjnej, ostatni w drużynie decyduje praktycznie o skuteczności całego oddziału. Wtarzamy dalej ten element systemu bojowego. Patrzcie, ja wchodzę na krok. I własnym ciałem moim zadaniem jest nakryć. Natomiast pozycję strzelecką przyjmuje Artur i tylko Artur. I dlatego, jeżeli będziemy mieli rozłożenie takiej sytuacji. Pierwszy będzie strzelał z pozycji takiej. Następni się rozejdą w szyku, o którym rozmawialiśmy, tak? Panowie, zasady gry tutaj znacie. Po prostu w tej grze zasad nie ma. Zadaniem waszym jest doprowadzić do całkowitego unieruchomienia strony przeciwnej. Uwaga, mały ukłon nikomu nie zaszkodzi. Ja! Do końca. Dawaj, Misiu. Dobra, jest utrzymanie. Do końca, do pełnego unieruchomienia. Do unieruchomienia. Przyjmij postawę. Zobaczcie. Przyzwoita postawa pięściarska. To nie będę wchodził na twarde ręce, bo się mija z celem. Gotowy jesteś? Zobaczcie. Zawsze wysoka zasłona. Nie uciekaj, ponieważ nie będziemy się ganiać. Zobaczcie tylko na to wejście. Pierwsza rzecz, którą robię. Przez ręce. Druga rzecz, to będzie krótka noga. Żadne techniki długie, bo generalnie wszystko wyłapię. Stąd, jeżeli cokolwiek się dzieje, nawet wejdę w chwyt, tak jak weźmie obej mi Wojtek, to zobaczcie, nie będę go dusił w ten sposób, bo go nie uduszę. Zobaczcie, co ja robię.
ciśnij mnie na dół do ziemi, patrzcie. Dobra. Dobra. I teraz, o. O, o, o. Piękny, zielony masz. Pokaż, zielone ma oko. Jeżeli zapytacie, czym jest bojowy system szkolenia w walki w kontakcie bezpośredniej, jest to skuteczne, najprościej mówiąc, unieruchamianie i obezwładnianie każdego, niezależnie od tego, kim on jest cywilnie, czy karateką, czy judoką. I mimo brutalności, która wydaje się, no cóż, bardzo dużą, chcę jasno powiedzieć, że bojowy system szkolenia nie powoduje ani poważnych urazów, ani poważnych kontuzji. Na bardzo wielu przeszkolonych w centrum ludzi nie zdarzyła się jeszcze poważna ani kontuzja, ani poważny uraz. Być może wiele wątpliwości budzi fakt, że ci ludzie pracują i szkolą się w ekstremalnych warunkach, na przykład bólu. Niemniej jednak nie da się, ja myślę, nauczyć pływać nie wchodząc do wody. Jeżeli człowiek nie odczuje na własnej skórze, co znaczy ból wynikający z zastosowania określonej techniki, to po pierwsze nie będzie do niej przekonany, a po drugie będzie zawsze miał wątpliwości, czy jej użycie będzie skuteczne. Dlatego wszystko sprowadzamy tutaj do empiryzmu. Tymi rękoma, tym pistoletem, samym sobą. A dopiero potem cała teoria. Czyli pragmatyzm do bólu.